Siema. dużo ludzi pytało, co daje gildia, także oczywiście jestem z pomocą. Więc zaczynam od początku. Gildie można codziennie donatować. Goldem, gild tokenami, które lecą głównie na endgame oraz czerwonymi rubinkami, które można zdobyć sprzedając itemy po prostu na auction się, Więc tak. To ile możemy zdonatować dziennie golda, tokenów i rubinków, to zależy od tego, jaki mamy tak by nasz poziom wewnątrz gildi. Czyli tutaj mamy grade. Zaczynamy od grade'a pierwszego. Ja mam aktualnie grade czwarty. No i im wyższy grade, tym możemy więcej dziennie donajtować, Ja aktualnie mogę 175 tysięcy golda dziennie, 11 tokenów i 300 rubinków. I tutaj oczywiście donajtowanie daje gild expa. Gild coiny, które możemy wykorzystać właśnie UNPS-a gildejnego, zaraz przejdziemy, w do e, Kontrybucja, czyli to jest właśnie, to są te grade, y. dostajemy EXPA i wbijamy grade y. i guild sile. Guild seal e są po to, że lider może upgradeować i aktywować buffy gildejne na 6 godzin. My aktualnie mamy tak, że co dwa dni o godzinie 15 odpalamy dwa buffy, increase damage, Level 10 i Increase Item to Priority też level 10. Odpalamy to o 15 trwa 6 godzin, czyli od 15 do 21 mamy te dwa buffy co dwa dni. I to by było chyba tyle. Przejdziemy sobie teraz jeszcze na Guild Base. -a. Tam jest NPC, u którego też możemy kupować fajne rzeczy, ponieważ mamy Guild Shop, tutaj mamy jakieś special accessory chest, to nieważne. Ale mamy Guild Special Run Chest, i tutaj możemy zdobyć po pierwsze Unstable, które możemy łączyć w Alchemii i możemy dostać Kile, które są dostępne tylko poprzez syntezę i nie można ich kupić u UNPCA. Dodatkowo mamy tutaj, możemy zdobyć Aury, których też nie da się kupić i jakieś tam inne Increase: Kill Exp, Gold Gain, Chance Amount i tak dalej. I możemy tutaj zdobyć od białych aż do żółtych skilli, więc jest to mega fajnie. Dodatkowo daily możemy kupować unstable, które łączymy, no i wiadomo możemy dostać skilla tutaj akurat w tym przypadku niebieskiego, który jest dostępny tylko z syntezy w alchemii i nie można go kupić u NPCa. I to jest zależne od tego jakiego grade'a mamy. Tutaj jest grade drugi, trzeci, piąty, szósty, ósmy i aż chyba do 9. Tyle, że to no, naprawdę trzeba dużo Donate'ować gildę, żeby wbić taki dziewiąty. Ja donatuję maksymalnie tyle ile mogę praktycznie od premiery gry i mam dopiero grade czwórkę. Także no powoli się to wybija. Tutaj jeszcze jest widzę, że High Formula, book chest. Tu jakieś formuły można zdobywać, ale to jest dopiero od do 6 i potrzeba aż 25 tysięcy. I tutaj mamy dodatkowo jeszcze możemy endgame'owe mapki kupować. Tutaj mamy zwykłe. A tutaj mamy żółte i możemy żółtych kupić 10 daily. No i to by było w sumie tyle. A jeżeli chodzi o moją gildię, to aktualnie mamy full, ale za niedługo będziemy wbijać level, więc jakieś sloty dojdą. W razie czego, jakby ktoś chciał dołączyć do gildii, może wbić oczywiście na streama twitch.tv.sonyq1 i tam może się zapytać, czy jest jakiś slot, jeżeli nie, no to mogę go wpisać na kolejkę po prostu i jak będzie jakiś slotik to wtedy będzie mógł dołączyć do gildii. Także tyle.